Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, już niedługo chyba największe wydarzenie, czyli premiera Cyberpunka. A ja postanowiłem zaprezentować wam, właściwie to nawet nie zaprezentować, tylko tak przez chwilkę pokazać, no chyba jedyną konkurencję Cyberpunka, czyli Deus Ex, to jest wersja najnowsza, nosi pod tytuł Mankind Divided, czy, kurczę, nie zwróciłem uwagi, ale ostatnia wersja w każdym razie. No i chcę wam pewne rzeczy tutaj pokazać, ponieważ odpaliłem specjalnie po to, żeby później zobaczyć różnicę. Muszę przyznać, że szczegółowość tego Deusa jest wyśmienita i moim zdaniem tutaj Cyberpunk nie podskoczy. Aczkolwiek musicie też wiedzieć, że Deus jest pewnie 10 razy mniejszy niż Cyberpunk. Nawet pewnie zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest więcej niż 10 razy mniejszy. Dlatego mogli tutaj, no, sporo rzeczy wtrynić. Jak wiecie, ja zwracam uwagę w to, co nas otacza, czyli żeby to było jak najbardziej zgodne w ogóle z fabułą, z klimatem i tak dalej. No i jesteśmy tutaj w takiej jakby, no, u fixera, nie u fixera, u doktorka, który instaluje nam różne rzeczy. No i zobaczcie, jak dużo tutaj jest szczegółów. Prawdopodobnie takich miejsc w Cyberpunku będzie wiele więcej, ale ogólnie można stwierdzić, że tekstury i elementy takie małe, no, są na rewelacyjnym poziomie. Zobaczcie. Wiele rzeczy daje się przeczytać, jak podchodzicie do jakiegoś pudełka. Zobaczcie. Wszystko można przeczytać bez problemu. Zobaczcie na to. O fabule nie będę wam nic mówił, ale jest naprawdę, naprawdę ciekawa. Tutaj wiszą jakieś ręce. No nie wiem, czy tak by mogła krew wisieć. W każdym razie przedmioty również się powtarzają, ale jest ich troszeczkę. No, jak się pewnie dłużej pogra, to bardziej to będzie zauważalne. Nie wiem, czy ja tu mogę wyjść. Zaraz zobaczymy. Możliwe, że tak. Jeszcze chcę wam pokazać ekwipunek. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby w Cyberpunku tak wyglądał ekwipunek. To jest dla mnie ekwipunek idealny, czyli akurat tu jest za mały, okej, ale jest tu niewiele broni z tego, co zdążyłem się zorientować. Jest tu tylko kilka broni tak naprawdę, więc jest pewnie wystarczający, żeby nosić dwie bronie na przykład. No, dla mnie to jest ideał, czyli po pierwsze przedmioty zabierają więcej niż jedną kratkę, czyli widzę je tutaj w takiej postaci. Są tutaj różne, jak widzicie, granat, pudełko na naboje i tak dalej, pudełko nabojów i tak dalej. I co jest bardzo ważne dla mnie, to, żeby każdy ten przedmiot można było obejrzeć sobie i tutaj można obejrzeć i jest to fantastycznie zrobione. No, jestem ciekawy, czy sprosta moim wymaganiom Cyberpunk, bo na przykład, proszę bardzo, to są takie strzałki usypiające. Jeżeli nacisnę to, mam tutaj obejrzyj i to mi się pojawia tu. No i zobaczcie, jak to jest pięknie zrobione. Jest opis oczywiście, ale możemy to sobie obrócić. Tu jest, te tekstury są zbyt słabej jakości jak dla mnie trochę. Może nie są zrobione do tej rozdzielczości, w której ja gram, może są do Full HD. Wtedy może ostrzej wyglądają. W każdym razie te projekty, no, jak dla mnie super. Oczywiście interesuje nas też broń, więc z bronią możemy zrobić to samo. Możemy sobie ją obejrzeć, to jest cudo. Świetnie to wygląda zresztą, jak widzicie, to jest taki karabin usypiający. Mamy jeszcze na przykład pistolet, który też możemy obejrzeć. Oczywiście możemy rozbudowywać, tutaj dodałem celownik laserowy taki, ponieważ udało mi się kupić. No, jest to mega, mega fajne. Każdy przedmiot możecie sobie zobaczyć. Puszka piwa, spoko. Możecie
obejrzeć i widać, że to nie jest na odpieprz zrobione, tylko naprawdę ktoś tu się nad tym napracował. Czy będzie można w ten sposób w Cyberpunku? Kurczę, niby tam było można. Na kilku filmach pokazali, że można tak jakby obejrzeć z każdej strony przedmiot, ale były to chipy jakieś. Nie wiem, czy takie zwykłe przedmioty, tak jak to, puszka piwa powiedzmy, czy cokolwiek to jest, czy też będzie można. Oprócz tego, na przykład, jak weźmiecie, jakość tego jest niezła. Patrzcie, to jest na przykład granat odłamkowy. No i zobaczcie, jak to wygląda. No, coś pięknego, kurczę. Coś po prostu pięknego, jak to zrobili. Mamy jeszcze takie rzeczy, na przykład jak inną amunicję. No, tego ogólnie dużo. Zobaczcie, wszystko jakoś wygląda. Tutaj dzięki temu się leczymy. Proszę. Nawet faktura tego plastiku jest tak fajnie zrobiona. No mega, jak dla mnie mega. Także to wam pokazałem. Następnie mamy system ulepszeń. Wydaje mi się, że system ulepszeń w Cyberpunku będzie podobny. Pewnie trochę lepszy, ale ogólnie podobny. Na pewno sporo rzeczy będzie się tutaj pokrywało z tym. Te niestety nie działają dobrze, jak widać. To są takie dosyć specyficzne. Oprócz tego mamy budowa przedmiotów. No, to na pewno będzie w Cyberpunku ładniej wyglądało, ale zobaczcie, że przedmioty... No mega, no dla mnie to jest ideał. Oczywiście bardziej szczegółowe jeszcze można by było zrobić, natomiast już tutaj... Proszę, ładunek do systemu Tesla, amunicja do Tajfuna, biobateria, mega, mega, mega. I proszę, mina modułowa, nie wiem, czy to są wszystkie przedmioty, czy też nie. Dalej mamy dziennik, słyszałem, że w Cyberpunku dosyć kiepsko jest to zrobione. No, powinny być jakiś podział. Tutaj misje główne, poboczne, użyteczne miejsca, historia. Fajna rzecz, tylko że tu jest na pewno, no tu jest malutko tych zadań, no w porównaniu do Cyberpunka to nawet nie ma. Mapa wygląda dosyć kiepsko. Wolę mapę naturalną, no ale tak cyberpunkowo dosyć, tak, też z drugiej strony. Oprócz tego mamy bazę danych, to po prostu musi być w Cyberpunku, mam nadzieję, że będzie. Gdzie możemy sobie przejrzeć e-maile, które są bardzo interesujące, zapisy ze znalezionych palm topów, e-booki, moi drodzy, tak jest, można sobie czytać, przedmioty oprócz tego, fabularne, gdzie znalazłem coś takiego i kompletnie nie wiem, co to jest, może ktoś grał i wie, co to jest, nie mam pojęcia, nie wiem, jak tego użyć, nie wiem. Oprócz tego oprogramowanie, to też nie wiem za bardzo, co to jest. I tutaj takie kody, niestety to nie działa. Fantastyczna rzecz. Otóż okazuje się, że była aplikacja instalowana na telefonie i po prostu jak znaleźliście taki kod, to wystarczyło normalnie odczytać i do telefonu ściągały wam się różne, na przykład, nie wiem, grafiki koncepcyjne, muzyka, jakieś takie dodatkowe rzeczy. Super sprawa, przyszłościowa zdecydowanie. Dobra, pokazałem wam menu, jak to wszystko wygląda. A teraz wypada wam pokazać, czekajcie, jestem już w tej windzie. Jeżeli ona pojedzie teraz do góry, wybierz piętro. Bieżące piętro, warsztat, biuro. Zobaczycie, jak jest absolutnie fantastycznie zrobiona biblioteka. No... Patrzcie, tutaj to jest ukryte, drzwi są. Tutaj nogi, jakieś ręce. To również uważam, że jest lepiej zrobione niż w Cyberpunku. Widziałem i w Cyberpunku takiej aż szczegółowości jak tutaj wydaje mi się, że nie ma. Chociaż tutaj no to są dwa modele na krzyż i wszystko jest powtarzalne, tak? Czy wyjdę stąd? Tak. No zobaczcie na to. No to jest naprawdę... pięknie zrobione, że nie ma trzech książek na krzyż, tylko
Rewelka. Oczywiście to jest nieruchome wszystko. O, tu coś jest. Hakowanie, wirus. Patrzcie. Aha. No i szaberek w Deusie jest no, na bardzo wysokim poziomie, powiedziałbym. Oczywiście standardowo kanałami wentylacyjnymi możemy chodzić. Kto grał w pierwszego Deusa, to już się nauczył tego. No ale popatrzcie na to. No mega. Po prostu mega. To jest jakiś antykwariat zresztą, czy coś takiego. Zobaczcie. Bardzo, bardzo super. Mało zdrowia. Dobra. Chciałbym stąd wyjść teraz. Oczywiście hakowania, nie hakowania. Można wszystko hakować, ale na zewnątrz... No na zewnątrz nie wygląda to za pięknie. Chociaż budynki są... Jesteśmy w Pradze. Tak jest, zrobili gierkę w Pradze. Jensen, it's Miller. Listen, I need your eyewitness report as soon as possible. No, what's your ETA? Depends on how many cops ask to see my papers. Fuck. Not much I can do about state police after yesterday's attack. Get in when you can. Miller out. No, tu już łapówkę ode mnie chcieli. I różne dziwne inne rzeczy. Wygląda to całkiem spoko, natomiast... to jest maciupka ta mapka, no. To jest po prostu... Tu są zaledwie dwie dzielnice chyba i to jest... No jedno to jest, wydaje mi się, to. I druga mapa to jest to. I chyba to jest koniec właściwie. No jak dla mnie, no to bida, no to... Ile to jest tego miasta cyberpunkowego? No kurczę. Dobra, pokażę wam jeszcze jak tutaj różne... Którędy ja mogę wyjść? Mogę wyjść tędy prosto na ulicę. No, my jesteśmy uliczki Pragi. Klimatyczne, nie powiem. I jeszcze jedna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę. Absolutnie fenomenalne grafiki, jak ja to lubię. Zobaczcie. No fenomenalne, to jest po prostu... Mam nadzieję, że też w cyberpunku nie poszczędzili tutaj. Fakt, że tu jest tylko kilka i to się wszędzie właśnie powtarza, to mi się nie podoba. No ale... To jest mega. To jest po prostu, widać, że ktoś to robił z głową. Jak się zbliżam, to mapa wyskakuje. Tutaj jakiś film. No zmieniaj się. Proszę. Coś pięknego. Bardzo mi się to podoba. Ci ludzie też są... Inaczej poubierani, ale też się modele powtarzają. Dużo modeli się powtarza. Nie wiem, czy to prawda, że prace nad Deusami w ogóle zostały zawieszone, bo nie są zadowoleni ze sprzedaży tego. Tutaj taki... Proszę. Zobaczcie, że... No powtarzają się te... Wszędzie. Zrobili kilka, może kilkanaście czasopism. One wszędzie są te same. Aczkolwiek, no... Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo. Patrzcie na przykład na to. No super. Co do gameplayu, no to tak. Bardziej sztywnego strzelania to chyba się już nie da zrobić. Także uważam, iż strzelanie w Deusie jest tragedią, ale strzelanie w Deusie zawsze było tragedią, słuchajcie. To było zawsze... Takie kurka drewno, że już no nie da się, gorzej już się nie da zrobić, na pewno. No, chciałem wam to pokazać, może jeszcze przez chwilę wam pokażę początek tej historii, bo jesteśmy wtedy w Dubaju i tam naprawdę też świetnie to wygląda. No, Deus Ex zawsze znany był z tego, że
jeżeli wykonujemy zadanie, to możemy wykonać je na różne sposoby. To od jedynki było i to cały czas jest. Okej. Jesteśmy na samym początku gry, chciałem wam to pokazać. Tak jest. Poznajecie ten budynek, więc wiecie, że jesteśmy w Dubaju. Dubaj spotkało to, co moim zdaniem nieuchronnie go spotka. Proszę, proszę. Tak to teraz wygląda. Oczywiście mnóstwo przedmiotów możemy rzucić, chwycić, nie wszystkie. Te, które możemy, nam się podświetlają. Nie wiem, czy można to... Kurka wodna zobaczyć. Ten nic nie ma. Możemy gościa przytrzymać. Przesunąć gdzieś. Fantastyczny pistolecik. Proszę bardzo. Tak wygląda. No rewelacyjny. Rewelacja. Poprzednio ten karabin wybrałem. Żałuję, że nie wziąłem pistoletu. Oczywiście można jeszcze go modyfikować, ale w ograniczonym zakresie. Wszędzie są jakieś zakamarki. Można coś znaleźć, jakiś sekret. Za wszystko dostajemy tutaj. O, no to jest to właśnie. No i niestety ta aplikacja nie działa, żeby to sobie zeskanować. Karta kredytowa, 96 kredytów. Mega szczegółowa grafika. Co prawda tekstury nie powalają aż tak, taka jest. Oh fuck. What's wrong? The gen have got a few jennies up and running. We're gonna have to hack keypads. You should enjoy it, MacReady. They have colors and shapes. Just remember, red means bad. Fuck you. No cóż. No oczywiście przechodzimy tutaj. Wybrałem broń ogłuszającą, bo za bardzo mnie nie interesuje tutaj uśmiercanie przeciwników. Zobaczcie, to wszystko bardzo zróżnicowane jest. Widać, że się tu postarali. Ale widocznie się ludziom gra nie spodobała. Na razie pograłem troszkę tylko, bo chcę taki wstęp sobie zrobić do Cyberpunka. No jak dla mnie jest to mega. To jeny. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba nawet, powiedziałbym. No, możemy przestawiać takie rzeczy. Oczywiście, jeżeli nie mamy umiejętności, to takich dużych skrzyń nie możemy podnieść. A jeżeli mamy, to wtedy jak najbardziej. Aby wykonać skok, naciśnij spacja. A skąd tu ma być ten skok wykonany? Mamy takie podświetlenie jeszcze. Tutaj widać, że wada konstrukcyjna, więc możemy podejść. No. Tak to nasz Adamek potrafi tutaj rąbnąć. Proszę, są przeciwnicy. Tutaj akurat trzeba zasilić te drzwi. Żeby je zasilić, to jest niestety woda, jak widzicie, więc trzeba obejść to. Używamy to, proszę bardzo. Teraz można tutaj. Ponieważ tutaj już nie dałoby się. No i hakowanie, oczywiście. Bardzo ciekawe, nie wiem jak w Cyberpunku będzie wyglądać. Tutaj hakowanie jest całkiem spoko. Mamy punkt wejściowy i punkt, do którego musimy dotrzeć. Mamy też
tak jakby, no, jakieś oprogramowanie tutaj typu file, no tutaj no może nie będę wnikał, bo jest tego bardzo, bardzo dużo opcji. To jest akurat prosty schemat. Musimy zgodnie ze strzałkami dotrzeć. Natomiast ten wirus, czy też alarm będzie się posuwał tędy. Jeżeli dotrze przed nami, to koniec. Możemy również wzmocnić. Proszę bardzo, udało się. Mogła być wpadka, ale się udało. Przejmujemy kolejne punkty. Oczywiście możemy jeszcze sobie... A nie, ten nie możemy. Level 5 jest. Dobra, przejmujemy. Jak wykryją, będzie alarm. Jest alarm. Mamy 36 sekund na dotarcie do tego. Długo by mówić, są perki, które umożliwiają opóźnienie tego alarmu, są perki, które umożliwiają obwarowanie tych punktów, są też perki, które umożliwiają... Może ja to zrobię, bo jeszcze się nie uda. Takie, które umożliwiają szybsze hakowanie. No i dochodzimy tutaj, widzicie, przeszedł i jesteśmy. I udało nam się obejść. Dużo tego jest, ja na to bardzo zwracam uwagę. Są tutaj goście. Tu są oczywiście różnego rodzaju samouczki. Tak, możemy się... Możemy się przemieszczać. Chcemy tu, to naciskamy spację, on nam tutaj przechodzi. Tam są następni oczywiście. Tak jest, jest jeden. Teraz przechodzimy tu. Sprawdzamy, co tam za broń gościu ma, czy nie ma. Ma pistolet kalibru 10 mm. Możemy oczywiście inną drogą iść, prawda? Gdzieś tam na górę możemy wejść. No to już zależy od naszej inwencji. Możemy się przesuwać tak. Niestety od razu chłopaki strzelają. Nie wiem, dlaczego ja go nie trafiłem, o co tu chodzi. A, byłem za daleko. O, przesadziłem, prawie mi życie zrzucił. Dobra, to był mój pierwszy kontakt z pistoletem, bo normalnie wziąłem co innego. No więc widzę, że bardzo krótki zasięg ma ten pistolet. Miał pistolet? Tak jest. Czy ten miał karabin? Miał. No. No i zobaczcie. Również pięknie wyglądające. Fajne. Naprawdę fajne. Dobra, słuchajcie. Nie chcę, żeby to więcej, dłużej, przepraszam, trwało. Także... Nie pytajcie, czy to w ogóle na streamach, czy coś będzie, bo nie, ja tak to tylko sobie odpaliłem, żeby mieć jakiś wstęp do Cyberpunka i nie ukrywam, że grając Cyberpunka będę porównywał do tej gry. No bo jeżeli skądś jakieś pomysły mieli wziąć ludzie z CD Projektu, to na pewno z tej gry mogli. Grafika tutaj... No, wydaje mi się, że Cyberpunk oczywiście będzie miał te ray tracing i tak dalej, ale... Boję się, że nie będzie tak dobra grafika w Cyberpunku jak tutaj, bo tu jest bardzo szczegółowa, ostra taka grafika. Zresztą to widzicie, prawda? Okej, to tyle. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało. Do usłyszenia.